szczerze powiedziawszy, nie miałam żadnego wyobrażenia wolontariatu i wolontariusza i kim jest, jakie cechy posiada i do czego właściwie dąży, jakie cele spełnia wolontariat. Tylko po prostu zostałam wolontariuszką. Jakoś to się zaczęło później rozkręcać, że tak powiem. I dopiero teraz poznaję całe to zjawisko wolontariatu. Zastanawiając się, to do niczego nie dojdzie. Tego trzeba doświadczyć, to trzeba zobaczyć, przeżyć i dopiero wtedy ewentualnie człowiek widzi, nie? Czy to jest to, czy może lepiej poszukać jakiejś innej akcji, jakiegoś innego miejsca. Wolontariusz jest dla mnie osobą, która chce pomagać i która w jakiś sposób czerpie z tego przyjemność. Czy nawet kiedy no, kosztuje go to sporo trudu czasami, to czerpie z tego jakąś satysfakcję i głównie rzeczywiście wolontariusz jest osobą, która chce pomagać. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę nie chce, to trudno przekonać człowieka, ale jeżeli ktoś chce i bym mogła mu powiedzieć, to po prostu, żeby przyjść i zobacz, prawda? Tak jak też jest w sumie w Ewangelii. I jeżeli ktoś sam coś przeżyje, jest mu łatwiej jak gdyby w to wejść, niż właśnie, jeżeli bym tylko opowiadała i na siłę wyciągała. Ktoś, kto potrafi nie patrzeć tylko na siebie i chce się odwrócić do drugiego człowieka.